Jestem właśnie w laboratorium. Może dzisiaj uda mi się pokazać flakoniki ostatnio stworzonych zapachów. Zapachów, że tak powiem, nad którymi pracuję, które poprawiam, które jeszcze są udoskonalane. Oraz też te odebrane, które dają mi przyjąć właśnie te buteleczki, co mówiłam, że pokażę. Wcześniej pokazywałam je na zdjęciach, ale już mogę pokazać, jak te zdjęcia kontra rzeczywistość, czyli te odebrane już buteleczki. I muszę powiedzieć, że z buteczek jestem bardzo zadowolona, także już sobie nawet zamówiłam kolejne, inne. Także też oczywiście będę pokazywać, także w formie jakichś tam przebitek, relacji, zdjęć oczywiście w dalszej części pewnie będzie. Ja aktualnie pracuję, nie słychać tyle, mam szkło otwierane. Kończy się pranie i ja po prostu w tym momencie, że jestem chwilę jeszcze uziemiona, chcę to powiesić, dopiero wyjść. Są też jeszcze cały czas, jestem teraz w laboratorium, na razie i tak nie mogę. Jeszcze jest ta godzina, że nie mogę nic spożywać. Co najwyżej wodę. Natomiast jestem właśnie w laboratorium i pracuję, rozszerzam między innymi takie serie jak seria Mango, jak seria Porzeczka, jak seria Rabarbar, jak seria Lawenda, jak seria, w zasadzie też rozwój serii z bananowcem, a jest to tak naprawdę bardzo rzadki motyw. Nawet jeszcze wśród moich zapachów nie został aż tak mocno jeszcze, że tak powiem, powykorzystywany. W każdym razie, na razie już z tego rozszerzenia serii Mango jest na przykład lemoniada mango, jest mango z mandarynką, jest też ten zapach mango, dawana oraz bananowiec. Takie połączenie nazywa się tropikale z myślnikami po sylabach. I też oczywiście będzie mango z rabarbarem, między innymi mango w zieleniach, także jeszcze trochę tych mango z lawendą, mango w żywicach jodłowych, także oczywiście te kolejne są. Też realizacja właśnie serii bananów, zostanie zapach banani, to trochę już wspominałam. Też taki zapach trochę dla miłośników dawnego zoologista, nie toperze tego dawnego. Oprócz tego w zasadzie takie różne też takie specyficzne połączenia z bananowcem. Bananowiec będzie mocno rozszerzony, szczęście mam dużo tego składnika. Seria Porzeczka, tak jak mówiłam, też z lawendą. Mam trochę takich połączeń, które jeszcze z lawendą nie zostały zrealizowane. Lawendowych zapachów trochę u mnie powstało. Ja nie lubię lawendy takiej męskawej, lawendy kolońskiej, natomiast pewne połączenia lawendy bardzo lubię. Moim ukochanym lawendowym zapachem jest na przykład Unikat L'Occitane Récolte, który już kiedyś opowiadałam, miałam flakonik. Ja pobawiłam się w różne kwestie z lawendą, na przykład lawendę w mlecznościach, również lawendę w sposób taki wiosenno-zielony, tam też jest dodatek pięknej zielonej mięty. Generalnie też mam w zamyśle lawendę w połączeniu z pewnymi kwiatami, będzie właśnie lawenda do mango, tak a propos takich nietypowych połączeń. Ciekawa w sumie jestem, bo to wyszło taki bananowiec, dżungla i dodany absolut z lawendy. Myślę, że się jeszcze troszeczkę pobawię motywem lawendy, żeby właśnie pobawić się i stworzyć takie naprawdę iście inne, unikalne. Coś po prostu czegoś wcześniej nie było, jeżeli chodzi o lawendę, bo lawenda jest jednak często w bardzo określony sposób. Nawet jeżeli chodzi o lawendę na słodko, mamy lawendę na słodko na przykład, mamy Guerlain, mamy Yves Saint Laurent. I to właśnie na prośbę na osoby stworzyłam coś, co miało mieć lawendę na sposób taki wieczorowy, słodki, ale jednak w taką stronę, jak to zostało określone właśnie z twistem, ale tak naprawdę, żeby to był taki zapach, który no nie będzie zahaczał jakąś taką wypłaszczanie, pospolitość, to będzie coś z pomysłem, to miał być stworzony zapach dla miłośników Aliena oraz Yves Saint Laurent Libre, ale ciekawiej, bardziej intrygująco, bez problematyczności w ogóle, i powstał zapach lawanda, jasmin czy jasmin oriental, ale to już wcześniej. No nic, ja, bo już słyszę, że już wiruję, także tutaj muszę trochę pogadać jeszcze w laboratorium i odezwę się później może z drogi, albo nie wiem, dzisiaj w końcu może dotrę do tej drogerii po naszym powrocie, albo może, nie wiem, miałam dzisiaj jechać, robić trening na plaży, ale chyba się zrobię trening w domu, jutro na plaży. Dlatego, że dzisiaj aż tak dużo czasu nie mam. Mam trochę spraw później, które muszę załatwić w Gdyni, więc trochę to jest ryzykowne. Zobaczymy, zobaczymy.
Nagrałam trochę odcinków po powrocie właśnie a propos serii dla początkujących, a propos serii składniki podmawiza, doświadczenia, laboratorium, składniki i tak dalej. Trochę tych filmów jest, myślę, że taką playlistę trzeba będzie też zrobić, bo były na przykład 7 roli mchu, 7 roli szafranu i tak dalej. Było o wielu składnikach, było o Akigala Wood, było o Helionalu, Hedione, Kaszmeranie, trochę tego było, Dreamwood. W każdym razie teraz trochę poruszam kwestię składników, które mogą dać herbacianość, kwestii ambrette, kwestii też na przykład pewnych połączeń, co może dać efekt wręcz różaności, ale też różne inne kwestie. Także zapraszam serdecznie na te krótkie odcinki w ramach serii Wiedzy doświadczalnej i składniki perfumowe. Tak, jestem wręcz zauroczona, wręcz zakochana i to jest taka bomba optymistyczna, tropikalna, owocowa, ale to nie idzie totalnie w kwestie, których ja nie toleruję. Takie tropikalności typu Erba Pura, Kirkę, ja ich nie toleruję totalnie. Tutaj jest po prostu magia. Są owoce, dżungla, jakby statek w tej dżungli wylądował, bananowiec, piękna opona dawana, piękne naturalne zaokrąglone mango. I ziemia, w ogóle ta ziemia, ta dżungla, to wszystko powoduje to, że to nie jest typowy owocowy zapach i że to nie jest nudno owocowe i mdło owocowe i to nie są na pewno owoce tropikalne w taką stronę zasłodzoną. Także muszę przyznać, że ten zapach bardzo mi pasuje. Jest to jeden z moich zapachów z serii Mango, nazywa się Tropical z myśnikami. Tak, niesamowicie podoba mi się ten zapach. Tak działa optymistycznie, energetycznie, wręcz tutaj ten ubiór też idealnie do tego pasuje. Poza tym są to kwestie zapachowe, które niesamowicie są też takie właśnie pobudzające do treningów, a jednocześnie tak mocno wakacyjne, ale tak pięknie wakacyjne, tak wieloniuansowe, dżungla, statek dżungli, rośliny, pełno różnych owoców, bananowiec, mango, upojna, dawana. Ziemia. Najprawdopodobniej zużyję do zera to, co mam i będę wypatrywać składników, żeby sobie dorobić zapas mililitrów. Bo faktycznie już iście mocno się od tego zapachu uzależniłam. Czekając na autobus jeszcze na bieżąco poinformuję. Właśnie widziałam taką sytuację, po prostu pierwszy raz coś takiego widziałam. Aż żałuję, że nie włączałam nagrywania, ale i tak to by musiało być tylko na mój użytek, ponieważ no, raczej mi się nie udało nagrać bez ludzi. W każdym razie pan szedł z psem, ten pies bardzo głośno szczekał, dlatego w ogóle zwróciłam uwagę. I ten pies tak skakał wysoko, że po prostu doskakiwał do liści, które były tak odlegle od ziemi, że po prostu powiem szczerze, nigdy nie widziałam, żeby pies aż takie wzwyż skoki wykonywał. Nie wiem, co to za rasa. A w zasadzie to ja nie wiem, czy to jest kwestia rasy, czy to może jest kwestia po prostu konkretnie tego psa. O, nawet chyba go słychać w tle. Autobusu nadal nie ma. Tam coś chyba jedzę. Przychodzę tylko z taką informacją. Tak, jeszcze w czasie przerwy Fendi wraca z zapachami. Jest tych zapachów, nie wiem, 7. Na fragrance już są wstawione, są nuty. Jeżeli chodzi o nuty, w sumie żaden z zapachów nie jest jakiś mocno innowacyjny. Takich zapachów, które mnie zaciekawiły, to może ten róża Morella, z Morelli Patchouli, jest też irys na słodko, jest też coś w opowiegowości, jest też wiśnie na słodko po nutach. Natomiast jakoś tak żaden z zapachów, no nie zabiło mi mocniej serca, natomiast jest trochę tych zapachów wydanych w 2024 roku, także i w jednej, że tak powiem, szacie flagoników, jeżeli chodzi o te właśnie nowe rzeczy z marki Fendi.
Dużo truskawek się nie uchowało z tych, co przywieźliśmy z Gdańska, z oliwy. Tak pyszne, tak słodkie, pani mówiła, że tak naprawdę nie dotrą. Nie dotrą, zaraz wrócimy po więcej. W każdym razie trochę się stało do koktajlu z napojem roślinnym migdałowym, czy z mlekiem roślinnym migdałowym, powiedzmy potocznie, i mleko roślinnym migdałowym i truskawki. Dużo truskawek się nie uchowało z tych, co przywieźliśmy z Gdańska, z oliwy. Tak pyszne, tak słodkie, zresztą pani mówiła, że tak naprawdę nie dotrą. Nie dotrą, zaraz wrócimy po więcej. W każdym razie trochę się stało do koktajlu z napojem roślinnym migdałowym, czy z mlekiem roślinnym migdałowym, powiedzmy potocznie, i mleko roślinnym migdałowym i truskawki. Staliśmy po piątej, także kąpiel albo być może i pływanie będzie. Zapachy użyte u mnie są to dwa zapachy. Jest to indyjska marka niszowa Sazwa, zapach Yunnan, o którym powiadałam, że jest dla miłośników jaskółki Anana Balewskiego, oraz przepiękne, takie komfortowe, miękkie, ciepłe, trochę słodkawe, cytrusowe kadzidło. Sicily made in Italy, udarka jest to właśnie to cytrusowe kadzidło. Jak widać, kąpiel i trochę pływania w morzu zaliczone. Włosy trochę mokre, ale zaraz pewnie przesną, bo pogoda piękna. Także pewnie jeszcze skończy się jednym albo dwoma pływaniami się. Dziwi róż. Przypominam, że zapach szwedzkiej perfumiarki Lindy Landenberg, zapach A Trembling Rose ma dużo z kwestii dzikich róż. Również Rosa Nigra, Sorcinelli, Brew, Nuton i tak dalej. Zdobyłam się jednak na tą plażę. Może ktoś podaje poznaje trasę w dalszej części kanionami. My to prawdopodobnie planujemy się wybrać po pracy dzisiaj, ale stwierdziłam, że i wcześniej też tutaj
jednak nie jechałam na razie do Mechelinek, dlatego że woda już tutaj, w tym konkretnym miejscu, ma taką temperaturę, że można już robić treningi w wodzie, pływać. W Mechelinkach nie. Mechelinka jeszcze była zimna. Stąd też tak postanowiłam, być może popływam trochę przez dnia i podjadę do Mechelinek, jeszcze zdążę na ten trening w plaży. Na siłowni zewnętrznej. Byłam na takim, powiedzmy, targu, nie targu, gdzie były takie miejsca, na przykład ekosery i różne jakieś eko produkty mleczne, typu jakieś eko jogurty, eko kefir, eko myślanki, eko śmietany i tak dalej. I w ogóle zdecydowałam się na kilka rzeczy, i to spożywczych, i to kosmetycznych, i to zapachowych. Trafiłam świetnej jakości naturalny olejek z patchouli. Taki naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. I co jeszcze? I trafiłam... Wokad był napis, sok. Między innymi dodatkiem rokitnika, który ja bardzo lubię. Tak się trafiło, że w tym miejscu ze zdrowym i tak dalej był. A w tym miejscu, gdzie były te wszystkie jakieś różne te sery, były w ogóle tak, były jakieś tam ekologiczne produkty mleczne, były jakieś takie ręcznie robione, jakieś tam lokalne sery, ale ja się zdecydowałam w ogóle na sery kozie, bo ja typowo zwykłych nie mogę, a zdecydowałam się na takie mniej typowe, na przykład z lawendą, z truflą, z pokrzywą, miodowe, jakieś takie różne i po prostu można je było brać na plasterki. Także po prostu wzięłam małe ilości różne, żeby po prostu popróbować. Coś w oddali robię. Dzisiaj trochę w sumie popływaliśmy, ale to były takie zaczątki. Otóż tam, gdzie byliśmy rano, to jeszcze lodowa ta woda. Tutaj, jak byliśmy w sobotę, w tym miejscu, gdzie idę, to woda była naprawdę wybitnie ciepła. Jak na ten moment, jak na taką sytuację, jak na porównanie z innymi miejscami w Trójmieście. To jest takie miejsce, gdzie po prostu cały dzień się nagrzewa. A to jest jeszcze kilka dni później, także to już jest taka woda. Może tak, ktoś by powiedział, że zimna, ale w momencie, gdy my morsujemy, jakieś takie morsowanie, to ta woda już się naprawdę wydaje ciepła. Mówię takie morsowanie w cudzysłowie. No, powiem tak, no idzie szło po nerwach, człowiek wychodził na przykład, miał czerwone, nie wiem, uda, takie dokrwione, to oczywiście potem przechodzi, no to już jakby nie patrząc, było to, powiedzmy, morsowanie. No, nie było to morsowanie typowo w zimę, ale ja na razie tak nie mogę jeść. Na pierwszy posiłek dzisiaj mogę o 12, także pójdzie tak białkowo-tłuszczowo, czyli właśnie te sery kozie mam. Mam też takie chrupki z gryki, a propos zdrowych węglowodanów z solą morską, bo ja takich tych różnych chrupek nie mogę, kukurydzianych, różnych nie mogę, ale właśnie gryczane mogę. Ryż jest u mnie w tej pierwszej grupie, więc też, ale generalnie dla mnie kukurydziane nie wskazane. Kukurydzę nie mam w bezpiecznej grupie produktów. Tylko wczoraj był głównie taki dzień, po tym naszym wolnym, taki bardziej bym powiedziała napoje, jakieś różne smoothie, nie smoothie. Z takich posiłków to było awokado. Połówkę samą zjadłam z solą, awokado też bardzo dobre trafiłam, a połówkę to zjadłam na zasadzie takie te zdrowe, żytnie, te cieniutkie, takie właśnie chlebki żytnio-warzywne, takie w cudzysłowie chlebki, i na to to bardzo, bardzo konkretne pesto, które pokazywałam, no i awokado, także tak tłuszczowo, białkowo i zdrowoglądane. Natomiast, jogurek małosolny. Natomiast tam się nic nie nagrało. Ja tam wspominałam o tym, że właśnie no w ogóle jakby to jest 14 dzień, wczoraj był ten 13, w zasadzie bez pieczywa, ale to jakby nie jest takie szokujące, bo my generalnie jadamy mało pieczywa. Natomiast pieczywo jest, wydaje się, takim dosyć zgubną rzeczą dla wielu ludzi. W większości przypadków te jasne, niejasne to w ogóle zero wartości na po prostu takie zapychacze. No i właśnie od tego ludzie po prostu są tacy nalani i tak dalej. Natomiast my, jak jadaliśmy pieczywo, to tak jakieś ciemne, wszystkie takie
wysoko różne jakieś tam ziarnisto-nasionkowe, głównie jakieś razowe, żytnie, takie z tych ciężkich chlebów, nie z takich typowo jasnych, bezwartościowych. Natomiast wszelkie jakieś bułki, drożdżówki, to wiadomo, to jest zguba wielu ludzi. Natomiast, idę jeszcze do kanionów, natomiast tam się właśnie nie nagrało, ja właśnie o tym mówiłam, między innymi coś tam pozasłaniałam, także tam tylko chyba pójdzie w ten, powiedzmy, vlog, tylko zdjęcie, kadr, bo coś tam pogadałam, tam chyba więcej mówiłam, już tylko pieczywo. No i właśnie te chlebki, to ja trafiłam, są takie, one są po prostu mało cukrowe. Głównie jakieś tam węglowodany złożone, głównie jakieś takie zdrowe rzeczy, jakieś już nasionka i nasionka, no i właśnie na też takich dodatkach, na przykład jak robiłam takie, nie wiem, chlebki z buraka, nie wiem, chlebki jakieś takie, tylko to jakieś dodatek też warzywne. Jest takie pseudo chlebki, no ale nadaje się, że na tym robić jakieś, powiedzmy, kanapkę, jak właśnie robiłam z tym awokado i tak dalej. Albo właśnie jakieś wafle proteinowe, typu wafle cieciorkowe, soczewicowe. Ale akurat na przykład często są w Rossmanie, to te cieciorkowe lubię. Soczewicowe mniej, bo one są mają z jakiegoś pieprzu, jakieś takie są ostrzejsze, pikantniejsze. Ten zapach made in Italy. Ta Sycylia. Również też Rzym polecam. Bardzo dobre zapachy. Jest pięknie. O, tu widać już piękny widok na dole, na wodę. Nie wiem, czy widać. Więc piękne kadry. Tutaj właśnie też kaniony, nie kaniony, ale właśnie i po wodzie było czuć, Darek też miał czuć ten zapach. Ja miałam całą jedną rękę, globalnie miałam też inną sazwa, indyjska marka niszowa. I po wodzie nadal po prostu taka piękna aura, takie po prostu takie piękne włoskie cytrusy, takie włoska architektura i włoskie cytrusy, taki iście włoski klimat, ale taki ładny sposób. I nie jakieś tam jakieś włoskie łakocie, kawiarnie i tak dalej, tylko tak przepięknie, taki klimatyczny i właśnie ten balans między kadzidłem a cytrusowością i to wszystko takie w punkt i nie za ostre, i takie miękkie, i takie lekko słodkawe, ale takie właśnie nie balsamiczne, ale takie, bym powiedziała, zaokrąglone. Bez jakichś takich ostrzejszych nut, bez jakichś takich ostro cytrusowych, chemicznych, odświeżeczowych. To jest wszystko takie bardzo, bardzo w słońcu, bardzo okrągłe, z pięknym takim smakowitym, lekko słodkawym, ale niezasłodzonym kadzidłem. Pięknie, pięknie jest to połączone. Kiedyś wybieram zapach bardziej surowo, coś się pozmieniało, albo teraz jest dobry dla niego czas, także made in Italy. One bywały w fajnych cenach, a bardziej kadzidłem była właśnie Roma. Miałam też styczność jeszcze z innymi, ale właśnie mówię o takich dwóch, które zrobiły chyba jednak na mnie największe wrażenie. Strumyczki. Przy tych kanionach. No właśnie tu byliśmy w sobotę. I tutaj właśnie były super warunki do pływania. Także takie piękne zejście w miejscu, gdzie aktualnie w Trójmieście jest najlepsza temperatura wody, żeby nie teraz się pokąpać, ale tak jak było właśnie, byliśmy w sobotę, żeby też móc sobie popływać. W sobotę skończyło się dwa razy pływanie, dzisiaj trochę też pływaliśmy, ale nie aż tak długo, bo miejsce, w którym byliśmy rano, oddalone od tego, tam jednak woda chłodniejsza. Tutaj faktycznie, nie wiodąc do szmyczków, tylko to jest zejście na plażę, tutaj faktycznie temperatura wody zjawiskowa pod kątem pływania
tam widać. Leżę, leżę padnięta. Leżę padnięta na plaży. Nie, żartuję, padnięta jeszcze nie jestem. Chociaż jestem trochę obolała po wczorajszym treningu. Ale jak widać, leżę, odpoczywam, słucham muzyki. Co prawda teraz nie, bo jak nagrywa, to wyłącza muzykę, ale generalnie słucham muzyki. Cała jestem w filtrach, wysmarowana, także trochę mogę poleżeć. Później popływać, później wyschnąć i później pojechać na trening, a na razie odpoczywać. No niestety za długo tej muzyki nie posłucham, co prawda mam z samoładowarkę, ale nie podładowałam dobrze telefonu, jak to ja. Także niestety czasem tak bywa, a ja wolę trenować z muzyką. W głosowaniu tam patrzyłam, najwięcej jest na te zapachy z retro vintage, jakimś tam niuansem, klimatem i tak dalej, oraz na szufladę budżetową. Także będą w miarę sobie równolegle szły. Tak naprawdę wyzwaniem majowym, ale rozpoczętym już w kwietniu, tak drugiej połowie, bardziej końcem kwietnia, była kwestia retro vintage. Jest taka seria już z dawno, dawno na moim kanale. Ona później była, czasami się pojawiała, miała być właśnie reaktywowana. Natomiast i to w przypadku kwestii budżetowej, może trochę mniej, i to w przypadku kwestii retro, ja muszę mieć całkowicie cały czas ten dostęp do moich szaf perfumowych, a teraz troszeczkę sobie może nie tyle przyblokowałam, co trochę jest inaczej to tam zorganizowane, że tak to ujmę. Natomiast jak najbardziej mogę to realizować. Ostatnio takim zapachem sprawdzanym, który sobie chciałam przedstawić w serii Retro Vintage, jest to zapach, który ma jakiś klimat, ma jakąś aurę tego typu. Jest to zapach marki Annie Guttel, nazywa się Grand Amour, czyli Wielka Miłość. I to jest w ogóle jeden z takich samych początków, ja mam w dawnej wersji Bouquet Flacon, jeden z takich samych moich początków w niszy. Powiedzmy około 17 lat temu faktycznie mocno wsiąkłam w perfumoholizm. Bardzo szybko poszło to w niszę i tak gdzieś mniej więcej około 15 lat temu mocno w niszy. Powiedzmy, mogę się trochę mylić. Wylądowałam, że tak powiem, na przykład jeszcze to było dawne miejsce intelektualne w Quality Mistala we Wrocławiu. Poznałam wówczas na przykład zapachy Bonda, zapachy chyba było też L'Artisan, zapachy Annie Guttel, zapachy było też Cartusia. I pamiętam, że poznawałam wówczas właśnie Grand Amour Annie Guttel, poznawałam również z Annie Guttel na pewno Eau de Adrien. I powiem tak, jeżeli chodzi o Grand Amour, miałam wtedy właśnie też bloterki powsadzane między strony katalogu Quality, pamiętam. Grand Amour jawił się mocno taką kwestią trochę nie dzisiejszą, specyficzną, ale intrygującą, ale taką mocno zasuszoną, mocno trochę zakurzoną. Takie róże zasuszone między, powiedzmy, zakurzonymi książkami, tego typu aura. I to faktycznie było takie nostalgiczne, takie specyficzne, takie melancholijne, takie przynoszące w czasie i takie nieaktualne, nie dzisiejsze, przez to właśnie takie w stronę trochę retro, trochę vintage. Oczywiście nie w takim wydaniu typowo retro vintage, jakieś aldehydy, szypry i tym podobne, ale faktycznie jakiś pierwiastek znaczący tego, że klimatu jak najbardziej był zauważalny. Także Grand Amour Annie Guttel, nowej wersji chyba nie poznałam. Może jako miniaturkę tego filmiku wstawię zdjęcie flakonu. Do tego zapachu jeszcze będę wracała, także jeszcze myślę, że w serii perfumowej Imię Róży, to jest jedna z dwóch serii na moim kanale poświęcona nucie. Dodatkowo jest też seria Flower Power, to tam są w ogóle filmiki z różnymi kwiatami podpięte. Ale właśnie perfumowe Imię Róży, to oczywiście ten film też będzie podpięty, oraz pod serię retro. Ale właśnie w ramach serii perfumowe Imię Róży jeszcze się będę mocniej przyglądać Grand Amour tej dawnej wersji w różnych aurach pogodowych. Widać, ręcznik mi się suszy po naszej porannej kąpieli. Tak sobie siedzę.
I tak sobie staram sobie i posuwać muzykę, się troszeczkę wyciszyć, bo miałam pewien problem wczoraj, który się dzisiaj w zasadzie rozwiązał, ale zaraz mi doszedł po chwili na problem. No ale teraz mam nadzieję, że tym przebywaniem tutaj wiatrem posłuchającym, obserwacją fal i bałwanów, tutaj szumem, zauważalnym i przesłuchaniu muzyki, mam nadzieję, że się wyciszę i że jakoś się oderwę i też w pływaniu mocno to te negatywne emocje ulokowały, tak samo jak wczoraj właśnie w tym treningu też mocno to wszystko, jakieś tam problemy, nie problemy ulokowałam, to tak myślę, że dzisiaj pójdziemy w kwestię przepływania treningu morskim. W treningu morskim też się mocno odstresuję, wyładuję, nie wyładuję, ale też trening morski to ma po prostu tysiące korzyści. A jeszcze troszeczkę inaczej tutaj dokończę ten film, dlatego że skoro już mi tak nie wyszło, że tak powiem, ta mocne zadanie, mocna realizacja serii Retro w maju, trochę rozpoczęłam wcześniej i troszeczkę tam porealizowałam w kwietniu, więc tyle dobrze, ale no dzisiaj mamy którego? 22 maja, o wielokrotność 11, także musi być dobry dzień. Więc taki powiedzmy ponad tydzień został do takiej troszeczkę intensywniejszej realizacji reaktywacji serii Retro Vintage, ale tutaj opowiedziałam o Granamur. Natomiast może też połączę to z tą wybraną serią budżetową, czyli właśnie jakie zapachy budżetowe mają jakieś retro vintage klimaty, którymi warto się zainteresować. Jest troszeczkę naprawdę budżetowych, a udanych szyfrów. Takich szyfrów klasycznych, takich szyfrów niekoniecznie fizjologicznych, niekoniecznie jakichś tam cierpkich, niekoniecznie jakichś tam problematycznych, ostrych, gorzkich i w ogóle takich dosyć słodkawych szyfrów klasycznych. W stylu, nie wiem, Clinic Aromatics Elixir właśnie mamy na przykład Chic Yardley. Ta wersja, którą poznałam, była taka w zasadzie słodkawa. Taki słodkawy, klasyczny szyfr. Mówię słodkawy, klasyczny w sensie słodkawy mam na myśli, że on nie jest jakimś zielonym szyfrem, że nie jest jakimś ostrym szyfrem, że nie jest jakimś gorzkim, kwaśnym, cierpkim i w ogóle jakby... Zresztą w przypadku szyfrów faktycznie możemy mieć do czynienia z czymś takim właśnie bardziej kwaśnym. Natomiast ja oczywiście unikam używania tego pojęcia. Według mnie najlepszym słowem będzie zawsze używanie słowa cierpki, bo to nie ma wydźwięku negatywnego. Natomiast więc Yardley jest też taki szyfr Cabochard. Greska Boschert w dawnej wersji, bo nowej chyba nie poznamy, z nim, że nadal jest taką stronę szyfrową. Natomiast Clinic Aromatics Elixir z tym pokładem retro nadal można w dobrych cenach utrafić. To nie są wysokie ceny, to są ceny myślę, że na poziomie tam powiedzmy maksymalnie 2 zł za mililitr, przynajmniej tak ostatnio widywałam, także jak jeszcze coś z retro klimatem. Bywało w dobrych cenach, wówczas wskazywałam to. Wówczas wskazywałam, mówiłam o tej perełce, odkryłam dzięki Dominice. To jest zapach, nosimy na karmin, kardeł, nie wiem, ten Rose, różowy flakoniec, bardzo w stylu Sisley Swarion, czyli szyfru miodowego Sisleya. I jak sprawdzałam, kiedyś już opowiadałam w późniejszych filmach, od zakupu późniejszych, że były wcześniej, przed Sisleyem. Także trochę gorzej z dostępnością, ale trafiają się gdzieś tam, no jak się widywałam, nawet jeszcze ostatnio, także to można mieć na uwadze a propos takich i budżetowych, i retro, i też klimatów. Co jeszcze? Jakieś takie budżetowe kwestie. Mamy zapachy pani Walewska. Jakby one, jak sprawdzałam, mamy aldehydowiec klasyczny, ale pamiętajmy o tym, że aldehyd nie jedno ma imię, to opowiadałam w filmie takim trochę prostującym, trochę dla początkujących, trochę prawda perfumowa, serii prawda perfumowa, właśnie o różnych aldehydach, bo są nawet aldehyd, który pachnie, nie wiem, kokosem, aldehyd, który pachnie brzoskwinią, aldehyd, który pachnie wiśnią, migdałami, zieloną wiosną, także naprawdę bardzo dużo różnych, marcypanem, więc no nie można tak traktować aldehydu zero-jedynkowo. Mamy właśnie klasyczną, tą chyba niebieską, aldehydową panią Walewską, ale też z tych pani Walewskich jest też z takim retro klimatem, któraś jest, ale nie pamiętam koloru, taka właśnie szyprowa. Taka klasycznie szyprowa, taka nieproblematycznie szyprowa, nie za gorzko, nie za ostro i w ogóle.
Dosyć z takim trochę retro kwestią można mieć na uwadze cabotin te zielone, bo one są trochę w stylu też w ogóle tętr Poison Diora. Z jakąś taką powiedzmy retro duszą, takim retro głębią, retro klimatem można mieć na uwadze kobry z Jean Art, które chyba były przed klasyczną trucizną Diora. A propos takiego właśnie mroku, śliwki, ciężkości, głębi, nostalgii, jesieni i tak dalej. Też budżetowym zapachem z retroklimatem to jest coś jeszcze... A, wiem. Job. Chyba się mówi Job. Job Fam. Pamiętajmy, że femme czytamy jako fam, homme czytamy jako om. Kobieta, mężczyzna, nie czytamy żadne fem, tylko fam. To już nagrywałam w ramach serii, na początku języki w ramach serii język francuski a perfumy. Ogólnie, muszę wrócić z zdania z francuskiego, może to będzie moje wyzwanie, ale już nie maja, maja się kończy, czerwca. No nie wiem, czerwiec, wakacje, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, chyba to trzeba włączyć jako wyzwanie, tak. Job są bardzo w stylu amouage memoir damskich. I one mają coś takiego trochę retro, klimat, mrok, głębia, wieczór, noc. Te Job mają też trochę takich też cieplejszych, słodszych kwestii, ale jak najbardziej kwestie takie trochę nie dzisiejsze, trochę retro, więc możemy wskazać. Miałam kiedyś flakon i dobrze ten zapach wspominam. Miałam kiedyś taką koleżankę, która miała takie upodobania bardzo do czarnego koloru, takiego stylu gotyckiego i właśnie ten zapach wywołuje się bardzo, 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 bardzo. To zdecydowanie nie jest mój dobry dzień. Nic mi dzisiaj nie idzie ciągle. Nawet nie tyle, że jestem nie do czasu, jestem w sporym czasie, tylko po prostu cały czas coś nie mogę dokończyć i zaraz wychodzi jakiś kolejny problem, kolejna sprawa, którą trzeba załatwić, podjechać, zaprzedzwonić i w ogóle no, dramat. Ale część negatywnych rzeczy wyładowałam pływając. To już jest trzecie pływanie w tym sezonie, także rozpoczęte szybko. Żeby właśnie, cały czas chodziło to właśnie, żeby był ten idealny moment, kiedy będzie już można typowo pływać, kiedy temperatura pozwoli na pływanie i faktycznie cały czas jest to jedno miejsce, gdzie byliśmy w sobotę i dzisiaj właśnie też, ponieważ jest to takie miejsce, gdzie jest po prostu niewyobrażalnie ciepła woda, jak na całe Trójmiasto. Także byliśmy rano, wstaliśmy po piątej, byliśmy na innej plaży, kąpać się i tak dalej, ale też właśnie później jeszcze byłam w tym miejscu, żeby popływać i przepłynęłam pół kilometra. Więcej już nie dawałam nie tyle rady, co nie dawałam bardziej rady nie tyle fizycznie, co już tak po prostu odczuwałam chłód, nie chciałam wychłodzić organizmu. Stąd też taki trening w wodzie. Ale już widzę, że można już naprawdę... Poza tym też nie chciałam przesadzić, bo pamiętam w którymś to roku tak przesadziłam przy pierwszym pływaniu i potem byłam już prawie połamana. Tak, po prostu takie miałam zakwasy od pływania. Także można, jak ktoś przesadzi. Bo ja dochodziłam, powiem Ci, nawet do ilości 3,8 km na dzień. Także pół kilometra tak sobie spokojniutko. I myślę, że już będzie może tak dosyć mocniej zwiększać od kolejnego razu. Nie jechałam w końcu do Mechelinek, bo padł mi telefon, myślałam, że parę spraw pozałatwiać, także już nie było sensu. To moje ładowanie gdzieś tam w autobusie to jest po prostu koszmar, ponieważ... Ten telefon jakoś, nie wiem, po prostu on potrzebuje jakby mocnego prądu, żeby go jakby załapać. Więc taki właśnie słaby prąd w autobusie to... No ale dobra, miałam problem też z zbiorem paczki. Coś było nie tak, miałam coś z aplikacją, w końcu to odebrałam. Dzisiaj chcę skończyć szybciej to jedzenie, 16:17, żeby jutro móc szybciej zacząć. To mi padł telefon, także już tam nie pokazywałam, ale wypiłam taki sok jabłko, marchewka, rokitnik z tych takich ekomedika, które lubię oraz te chrupki, które są w głównej mierze gryka i sól morska i tak białkowo-tłuszczowo po pływaniu jeden plasterek tego sera koziego z lawendą i dwa plasterki tego sera koziego z pokrzywą. Co mówiłam, że utrafiłam? Teraz koktajl. I jeszcze przed kolejnym pływaniem, bo właśnie idziemy po pracy pływać, kąpać się i tak dalej, to miejsce właśnie jest ciepła woda, to najprawdopodobniej zrobię pastę jajeczną. Kupiłam szczypiorek. Jest też, w zasadzie zamiast majonezu dodam raczej to pesto.
Przydałoby się w sumie generalnie jeszcze kapary. Albo zrobię sobie jakiś omlet czy coś, mam pieczarki, paprykę i tak dalej. Zobaczę. Coś takiego z jajkiem, żeby było mocno proteinowo-tłuszczowe i tak jak mówię, na pewno będzie to pesto pod kątem tłuszczowym. Zdrowe tłuszcze, albo ten zmielone orzechy włoskie, wcześniej moczone oczywiście. No dobra, w każdym razie to przed pływaniem i chcę szybko spożyć ten posiłek i potem pływać. Taka prosta pasta jajeczna, jajko ugotowane tak powiedzmy miękko twardo, no tak w takim powiedzmy przejściu. Zresztą wydaje mi się, że pasta jajeczna, przynajmniej mi, najbardziej chyba smakuje jednak z jajka na miękko. Bardzo dużo widać szczypiorku, sól morska i zamiast majonezu czy tego typu kwestii trochę pesto. No zobaczymy, jeszcze nie robiłam pasty jajecznej z pesto, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także coś takiego zjem przed pływaniem. A to jest oto właśnie flakonik Sycylii, Made in Italy. Opowiadałam w filmie, film jest na YouTubie, bądź będzie, właśnie, że ten zapach, przepiękne połączenie kadzidła z cytrusami, nie w sposób nazbyt kadzidlany, nie w ten sposób nazbyt, nie wiem, ostry, chemiczny, odświeżaczowy, nie, to są przepięknie wkomponowane cytrusy w piękną taką włoską architektoniczną kadzidlaność. I to jest takie wszystko miękkie, lekko słodkawe, zaokrąglone i takie smakowite kadzidło z cytrusami. I również opowiadałam, że bardzo dobrym zapachem jest również rzym tejże marki. Made in Italy. W ogóle tak szybko mi padł telefon, także tyle co tam zdążyłam trochę rano, później już większość czasu był rozładowany. Teraz tylko wstępując na trochę do domu, bo podładowałam. Przy okazji pokazałam mój posiłek teraz, przed tym ostatnim dzisiaj pływaniem. Ja jestem ciepło ubrana, ale nie jest tak zimno, tylko ja po prostu jestem już tak przygotowana, żeby nabrać temperaturę, żeby móc się kąpać i żeby później nie było zimno. W każdym razie w użyciu Sycylia, ten zapach, który też był między mnie rano, zwłaszcza u Darka, u mnie był trochę, ale w połączeniu z czymś, teraz sobie tak go dam, on jest taki bardzo, bardzo bym powiedziała zaokrąglony i on jest taki, to są takie piękne włochy zawarte w flakonie i on jest taki uspokajający. Więc przyda mi się dzisiaj, bo dzisiaj trochę zakręcony dzień i niekoniecznie niektóre fragmenty w pozytywnym sensie. Zadam te dwie kanapki z tą pastą zrobioną, żeby się właśnie posilić, mieć energię przed pływaniem. Zostawiłam resztę Darka, bo Darek lubi ten robi różne pasty jeszcze i tak dalej. Bardzo dobre wyszło, muszę przyznać. I tam było bardzo mało tego pesto dodanego. Tylko po prostu, żeby, nie chciałam, żeby zdominowało smak, tylko po prostu, żeby miało konsystencję pasty. Zabrałam okulary, bo nadal mocne słońce. Jechałam podładować, ponieważ koniecznie chciałam mieć muzykę na dalszą część dnia podładowany, także mogę jechać dalej. Mówiłam się z Darkiem po pracy właśnie na tej plaży, gdzie jest ta super woda, najcieplejsza w tym miejscu, żeby właśnie móc pokąpać się, popływać. Okulary upaćkałam oczywiście, jak widzę, na plaży, więc całe oczywiście w wodzie morskiej, w piasku, nie piasku i tak dalej. Widzę, że muszę zacząć nosić ze sobą czyściki do okularów, bo aż tak wybitnie sobie nie upaćkałam, ale po prostu tak nieostrożnie. Woda, piasek, plaża, natomiast tak czy siak, nawet takie i tak w tym momencie no, potrzebne, żeby ochronić się w danym momencie przed słońcem. Więc i tak dają radę.
właśnie idziemy tą trasą, co ja wcześniej szłam właśnie z powrotem na to samo miejsce. Przez kaniony, na to zejście, na plażę, gdzie jest najcieplejsza woda w Trójmieście aktualnie. Jest zielone. Wracamy nie kanionami, tylko tym wejściem na kamienny potok. Kąpiel zaliczona, pływanie też. Czyli w sumie dzisiaj 3 razy. Dobrze, bo chodzi jutro ochłodzenie. Dzień udany, jak widać po mokrych włosach. 3 kąpiele zaliczone rano, w ciągu dnia i teraz wieczorem po pracy też byliśmy, kąpaliśmy się, trochę pływania w ciągu dnia, bo było więcej pływania. Także dużo różnych, trochę takich rzeczy do przemyślenia i problemów trochę się nazbierało. Znaczy w zasadzie to nie moich problemów, ale po prostu ja to niestety tak mam, że jak z mojego bliskiego otoczenia, jak ktoś ma problem, to po prostu ja też spać nie mogę. No i to tak wygląda. No ale jakoś pływanie trochę odwróciło uwagę. A zresztą, że chciałam wykorzystać, pokazuję, za coś powiem, to, że dzisiaj super, a jutro ma być chłodniej, ale to jeszcze nic, ale deszcz. Ale znowu piątek, ładnie, także w piątek pływam pewnie rano przed pracą. Chociaż rano jest takie miejsce, że to raczej nie do pływania, raczej do takiego, powiedzmy, morsowania, nie morsowania. A tu odebrałam teczkę. Tą, którą wysłał mi Grzegorz Dzierzęga, czyli różne jego zapachy, ale też cała szkatuła zapachów polskich perfumiarzy, także będę oczywiście relacjonować.